Jesteśmy świeżo po zakończeniu turnieju Smoka dla rocznika 2008. Pierwsze miejsce SMS Żywiec, drugie miejsce tuż za nim Borek Kraków, który do samego końca deptał drużynie po piętach. Trenerze, drugie miejsce pewnie jest niedosyt, ale satysfakcja z gry podopiecznych na pewno. Przede wszystkim to chciałbym pogratulować zwycięzca drużynie z Żywca. Naprawdę było widać, że jest jakość w ich grze, było kilku bardzo dobrych zawodników. No tak, oczywiście, jestem zadowolony z moich zawodników. Wiem, że włożyli w to dużo serca, żeby zagrać te 10 meczy. Dużo bramek, strzelali różni zawodnicy te bramki. No i przede wszystkim to, co cały czas trenujemy, a mianowicie gra piłką, jak najwięcej udziału w grze wszystkich zawodników. I to jest coś, na co stawiamy. Także myślę, że od tej strony jestem jak najbardziej zadowolony. Wynik, drugie miejsce, bardzo dobre miejsce. Niedosyt. Oczywiście zazdroszczę zwycięzcom ciekawej nagrody, natomiast wiem, że przede wszystkim oni się mają uczyć grać w piłkę i to jest nasz cel. Traktujemy każdy turniej przede wszystkim jako zadania, które mam do zrealizowania w każdym pojedynczym meczu i oni to zrobili, także za to jestem im wdzięczny i dumny z nich. Tych powodów do zadowolenia trener na pewno ma sporo. Przypomnijmy, to nie tylko gra chłopców na boisko, ale też niesamowite wsparcie kibiców, którzy tutaj przyjechali i dopingowali od samego początku do samego końca trenera i swoje pociechy. Mogłeś jakoś to trener skomentować? Jaki jest sposób, żeby mieć taką fajną drużynę, taki fajny team spirit? Ja myślę, że to jest przede wszystkim zasługa ludzi, którzy tworzą tą społeczność w naszej akademii. Akademia Borek jest szkółką nieselekcyjną, dlatego tym bardziej cieszą sukcesy sportowe. Jest duży wkład i współpraca między rodzicami a trenerem. Ja jestem tym szczęśliwym człowiekiem, że dostałem w spadku poniekąd zespół, gdzie ta współpraca była wzorowa i ona nadal jest kontynuowana. Jest ogromne wsparcie ze strony rodziców, więc myślę, że to jest przede wszystkim zasługa ich samych, ale również środowiska, mianowicie naszej Akademii Szkółki Borek. Pewnie, że czasami sam mam obawy, żeby to dopingowanie nie przeradzało się w zbyt dużą presję dla dzieci, żeby ono było zgodnie z zasadami fair play, natomiast no to też są ludzie, też są emocje. O tym dużo rozmawiamy, no i dzięki temu na takich turniejach potem możemy być dumni nie tylko z zawodników, ale i z kibiców. Trenerze, wcisnę tutaj dwa słowa komentarza pana kibice, rodzice. Jedni z pierwszych pogratulowali drużynie z Żywca i to jest takie bardzo fair play zachowanie, tak więc że tutaj chcielibyśmy również pogratulować. Może wrócę teraz i poproszę o takie dwa zdania komentarza do całego turnieju. Wczoraj graliście w grupie, eliminację. Poziom dzisiaj na pewno wysoki, bo tutaj nie było przypadkowych drużyn. Jak oceniacie zmagania w Lidze Mistrzów? To znaczy ja może wrócę do tego systemu, z którym się spotkałem wczoraj, a mianowicie, że graliśmy o awans do grupy mistrzowskiej i następnie wyniki nie przenosiły się do tych zmagań dzisiejszych. Uważam to za bardzo ciekawe rozwiązanie, a powiem od razu dlaczego. Z punktu widzenia trenerskiego, w momencie, gdy zapewniliśmy sobie ten awans, wiedziałem, że mam 5 meczy, mogę w tych 5 meczach odpowiednią liczbę punktów zgromadzić, żeby uzyskać awans i to mi pozwoliło przy kadrze 14 chłopców, gdzie wiadomo, są oni zróżnicowani pod względem umiejętności, pozwoliło mi, żeby każdy z nich mógł sobie zagrać, poczuć ten smak, tę rywalizację. Wiadomo, część z nich jest jeszcze niegotowa i pod względem sportowym, i pod względem mentalnym, natomiast to jest też moment, w którym oni mogą się tego uczyć. Za to bardzo dziękuję organizatorom, za taki pomysł, że dzięki temu wczoraj mogły osoby również grać takie, które już dzisiaj zdecydowanie mniej grały. Natomiast Liga Mistrzów, te finały na pewno na bardzo wysokim poziomie. Wiele drużyn było bardzo wyrównanych, wiele drużyn chciało grać w piłkę. No i to już jest taki też moment, w którym nie ukrywam, że staraliśmy się grać tymi najlepszymi zawodnikami, ale dzisiaj też wszyscy byli na boisku, zameldowali się, więc myślę, że mogą się czuć częścią tego sukcesu. Szliście pewnie od zwycięstwa do zwycięstwa i nagle natknęliście się na drużynę Żywca, która no, triumfowała dzisiaj. Jakby trener mógł to skomentować? To znaczy tak, była ogromna pokusa, żeby ten mecz rozegrać bardzo taktycznie pod kątem wyniku. A mianowicie wiedząc, że tak naprawdę tam w tym zespole jest bardzo talentowany zawodnik z numerem 11, który de facto został zawodnikiem turnieju. Oczywiście miałem pokusę jako trener, żeby dać mu indywidualne krycie, żeby zagrać taktycznie, żeby przede wszystkim być może nawet uzyskać remis, który by pozwolił nam cały czas myśleć o zwycięstwie w turnieju. Natomiast no, pokusa
pokusą, ta chęć rywalizacji, wygrywania to jest jedno, a druga rzecz, przede wszystkim podstawowy cel, jaki trener w takich grupach młodzieżowych powinien mieć, a mianowicie rozwijać chłopców. No i tutaj jak gdyby to kumptatorstwo jednak odłożyliśmy na bok i stwierdziliśmy, gramy tak jak gramy wszystkie mecze, staramy się grać piłką, staramy się tworzyć akcje, no i po prostu, no, w tym meczu akurat przeciwnik okazał się lepszy, wykorzystał trochę nasze gapiostwo przy pierwszej bramce. Ta piłka wtoczyła się po bramkarzu do tej bramki. Potem już w zasadzie nie miałem nic do stracenia, graliśmy też osłabienie ostatnią minutę po bardzo niesportowym zachowaniu. Jednego z zawodników, zresztą dużo na ten temat rozmawialiśmy w szatni po meczu. No i zagraliśmy wabank, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, kontra, przegraliśmy 2-0 z bardzo dobrym przeciwnikiem, z dobrze grającym, także no... Mówię, niedosyt pozostał, wielki szacunek dla rywala, dla zwycięzcy, a dla nas nauka. Trenerze, wtrącę, że rok temu, rocznik 2008, drużyna z Żywca zajęła drugie miejsce. Odbiłam piłeczkę na waszą stronę. Jest powód, żeby przyjechać za rok znowu na turniej Smoka i spróbować powalczyć tak jak Żywiec. No na pewno jest to pokusa, dlatego żeby chociażby ten niedosyt po tym turnieju gdzieś w jakiś sposób zaspokoić dobrą grą za rok. Natomiast tak jak tutaj sobie składaliśmy życzenia w trakcie medali, no my stoimy przed takim wyzwaniem, że mając utalentowaną młodzież, kiedy staramy się ich rozwijać na bieżąco, jesteśmy szkółką nieselekcyjną, jesteśmy w Krakowie, wiadomo, że jest tutaj mnóstwo dobrych klubów, oni też podpatrują tych chłopców i już by chcieli, pytają o kilku z nich, więc największym wyzwaniem będzie dla nas utrzymać ten zespół i dalej go móc rozwijać na takim poziomie, na jakim grają. Trenerze, jeszcze raz gratulujemy drugiego miejsca podopiecznych, no i życzymy dalszych sportowych sukcesów. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia za rok. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.